Istota tradycji. Wielu teologów katolickich, zdając sobie sprawę z niemożności wykazania choćby jednej prawdy apostolskiej, dostarczonej przez tradycję w sposób historycznie pewny, pomija jej rolę jako ustnego przekazywania tych tylko praw, które głosili apostołowie, ale ich nie spisali, zwracając natomiast uwagę na inną jej cechę, na bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Ksiądz dr Bielawski obejmuje mianem tradycji te wierzenia katolickie, które nie znajdują pokrycia w Biblii. Tradycją nazywamy prawdy podane do wierzenia przez Kościół katolicki, a nie pisane w księgach Pisma Świętego. Zauważamy, że w określeniu tym nie występuje już pojęcie przekazywania nauk apostolskich, lecz charakterystyka tradycji jako prawd podawanych do wierzenia przez Kościół katolicki, bez względu oczywiście na czas, sposób lub miejsce ich powstania. Inny dogmatyk katolicki, ksiądz W. Piektkun, uważa, że tradycją jest żywe Słowo Boże nauczane przez Kościół, czyli mówiąc inaczej, aktualne magisterium Kościoła. Przepraszam. Teolog ten wyjaśnia następnie, że tradycji nie można nadawać treści statycznej, niezmiennej, lecz dynamiczną, podlegającą zmianom i rozwojowi, jak wszelki proces życiowy. Nazwie tej tradycji odpowiada treść niezakrzepła jako coś statycznego, lecz w pełni dynamiczna, jak dynamiczny jest wszelki proces życiowy. A przecież objawienie jako depozyt wiary katolickiej podlega takiemu procesowi, skoro dokonuje się ciągła ewolucja prawdy objawionej od artykułów wiary do coraz szczegółowszych nowych dogmatów bez naruszania niezmiennej treści. W ten sposób dochodzimy do zrozumienia istoty tradycji. Staje się oczywiste, czym jest, a czym nie jest. Okazuje się, że tradycja nie reprezentuje nienaruszalnego przekazywania prawd apostolskich z pokolenia na pokolenie, lecz jest procesem dynamicznym i ciągłą ewolucją wiary, której treść ustawicznie się zmienia. Co prawda twierdzi się, jakoby ewolucja, której podlega depozyt wiary katolickiej, nie naruszała niezmiennej treści, ale czyż można wyjaśnienie to brać poważnie, skoro tradycja jest procesem dynamicznym, z natury swej zmiennym i zakładającym zmianę jako warunek istnienia? Wystarczy porównać formę i treść wierzeń katolickich okresu średniowiecza z analogicznymi wierzeniami epoki współczesnej, by przekonać się o zakresie i wadze narosłych zmian. W porównaniu z wiarą apostolską różnice te będą jeszcze większe. Teza o nienaruszalności niezmiennej treści posiada zatem charakter wyłącznie spekulatywno-teoretyczny, obliczony na nieświadomości wiernych. Żywa tradycja, pisze ksiądz M. Michalski, to wspólna wszystkim członkom Kościoła żywa wiara, z dnia na dzień przez każdego z nich zarówno wyznawana i głoszona, jak przeżywana i praktykowana, czy to w aktach kultu religijnego, czy w postępowaniu religijno-moralnym, ustawicznie na nowo zapalana przez jedno pokolenie katolickie w drugim, następnym pokoleniu. Z chwilą śmierci apostołów religia chrześcijańska znalazła się w gwałtownym wirze prądów ideowych i kierunków teologicznych II i III wieku po Chrystusie. Rozpoczęty wówczas proces ewolucji prawdy objawionej doprowadził do poważnych przeobrażeń w dziedzinie zasad wiary chrześcijańskiej. Pismo Święte i zawarty w niej depozyt nauki chrystusowej przestały być z biegiem czasu najważniejszym drogowskazem. Kościół dostosował niezmienną treść Ewangelii do swoich potrzeb. Dziejowy nurt tradycji ustawicznie wchłaniał elementy obce, tworząc z ich pomocą nowe zwyczaje i praktyki, wzbogacając tym samym liturgię i naukę Kościoła. Jedne formy kultowe ginęły, inne powstawały, a inne jeszcze przenikały z pogańskiego otoczenia, zyskując w Kościele prawo obywatelstwa. W ten sposób kształtowały się ustrój, liturgia, dogmaty Kościoła. Wierzenia chrześcijańskie stały się wypadkową pierwiastków teologiczno-obyczajowych, utylitarno-politycznych, wreszcie zwyczajowo-tradycjonalnych.
Proces ten nie skończył się doktryną, nie skończył się. Doktryna katolicka podlega dalszemu rozwojowi, a czas, warunki dziejowe i zamierzenia czynników kierowniczych Kościoła narzucają mu kierunek i tempo. Katolicka tradycja to proces pełen dynamizmu, przeobrażający depozyt wiary apostolskiej i formujący wierzenia większej części chrześcijaństwa. To ustawiczne wypaczanie prawdy i oddalania się od źródła. O zasadach wiary katolickiej decyduje wszystko to, co zawierają orzeczenia papieży, soborów, symbole wiary, księgi liturgiczne, pisma ojców Kościoła oraz pomniki sztuki chrześcijańskiej i niektóre starotestamentowe apokryfy. Dlatego po dodaniu do kanonu Pisma Świętego siedem ksiąg apokryficznych, tak zwanych deuterokanonicznych oraz tradycji Kościół katolicki jest w stanie uzasadnić wszystkie istniejące obecnie nauki, jak również te, które mogą powstać w przyszłości. Tradycja bowiem jest niewyczerpanym źródłem wiary w teraźniejszości i na przyszłość. Od czasów Soboru Trydenckiego jest nawet traktowana jako ustawiczne natchnienie. Pisarze katolicy są świadomi tego, że tradycja może być najłatwiejszą drogą do wypaczania z biegiem czasu nauki Chrystusa, podobnie jak wypaczane bywają podawane z ust do ust wiadomości z życia codziennego. Uważają jednak, że wypaczania te nie zaistniały, ponieważ tradycja znajdowała się pod dozorem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła składającego się z katolickiego episkopatu, czyli wszystkich biskupów, ordynariuszy z papieżem na czele. Nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła stanowić ma gwarancję czystości depozytu wiary apostolskiej. Argument powyższy i tym razem posiada charakter wybitnie spekulatywny. Życie wskazuje coś wręcz przeciwnego. Kościół katolicki czasów współczesnych nie jest już kościołem czasów apostolskich. Różnice wiary i obyczajów pod względem formy i treści są nieporównywalne. Jeśli żywy nurt tradycji katolickiej kontrolowany był przez nieomylny urząd nauczycielski, a mimo to doprowadził do niebywałych przeobrażeń depozytu wiary apostolskiej, to okoliczność ta nie świadczy chlubnie o samym urzędzie, a tradycji nie przysparza szacunku. Chrystus wobec tradycji. Akcentowanie tradycji nie jest wynalazkiem Kościoła rzymskokatolickiego. Już bowiem Żydzi utrzymywali, że oprócz zakonu i słowa pisanego istnieje pochodząca z objawienia Bożego tradycja, którą podawano sobie z ust do ust, a jej źródłem były orzeczenia doktorów, kapłanów ujęte w księgach Talmudu, Misznie i Gemarze. W czasach Chrystusa tradycja ta obejmowała szeroki wachlarz zagadnień i cieszyła się powszechnym uznaniem. Patronowali jej nauczeni w piśmie i kapłani, a starsi izraelscy i lud przestrzegali skrupulatnie. Przepisy te stawiano wyżej od Pisma Świętego i kierowano się nimi przy jego interpretacji. Hołdowanie tradycji uchodziło za istotną część służby Bożej. Nie pozostawało to bez wpływu na stosunek kapłanów i ludu do zaleceń Bożych. Im większym autorytetem darzono tradycję, tym mniej zwracano uwagi na powagę dekalogu. Tradycja żydowska wykazywała dążenia zmierzające do zastąpienia przez nią nauki Bożej. Stała się źródłem wszelkich wypaczeń religijnych, którym rezultatem było w końcu odrzucenie Chrystusa. Mistrz z Nazaretu zawsze ostro i stanowczo protestował przeciwko wszelkim postaciom tradycji, jako tym czynnikom, które z natury swej zniekształcają sens prawdy objawionej. Nie uznawał i nie przestrzegał żadnych tradycjone seniorum, czyli tradycji lub podaj starszych, przez co wpadał w ustawiczny konflikt z Żydami. Z całą powagą swego nauczycielskiego autorytetu oświadczył, że daremno jest służba Boża według nauk reprezentujących idee ludzkie. Gdy pewnego razu zapytali go faryzeusze i nauczeni w piśmie, czemu to twoi uczniowie wykraczają przeciwko podaniu starszych, czyli tradycji, Jezus bez wahania odparł.
A dlaczego wy przekraczacie przykazania Boże przez przywiązania do podania waszego? Wszak Bóg powiedział: czci ojca twego i matkę twoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, śmiercią będzie ukarany. Wy natomiast mówicie: kto by ojcu lub matce oświadczył, niech wsparcie, jakie mógłbym ci dać, będzie ofiarą dla Boga, ten jest zwolniony z obowiązków wobec swego ojca i matki. Tak to znieśliście przykazania Boże w imię swego podania. W słowach tych Chrystus charakteryzował w najdobitniejszy sposób istotną rolę tradycji. W imię tradycji, za którą stoi zwykły autorytet nauczycieli Kościoła, dokonuje się wypaczenie, a nawet uchylenie mocy obowiązującej przykazań i prawdy Bożej. Oto rzeczywista funkcja tradycji. W oczach Bożych ustawy ludzkie nie mają zbawiennego znaczenia, co Jezus podkreślił w sposób niebudzący wątpliwości. Lecz na próżno cześć mi oddają, gdy głoszą nauki i ustawy ludzkie. Chrystus Pan nie respektował ludzkich postanowień, nie posiadających potwierdzenia Słowa Bożego, i to bez względu na stojący za nim autorytet oraz związane z tym konsekwencje. Naczelnym prawem wiążącym Kościół i jego zwierzchników winny być postanowienia Boże zawarte w natchnionym Słowie. Ponieważ postanowienia te zostały naruszone przez kościelne przepisy lub utrwalone zwyczaje, Jezus nie poczuwał się do obowiązku przestrzegania ich. Stwarzało to dla Jezusa osobliwe trudności ze strony ówczesnych władz synagogi. Stanowisko Chrystusa jest przykładem godnym naśladowania w prawdziwej służbie Ewangelii. Nie ma przykazania nad przykazanie Boże. Zawsze więcej należy słuchać Boga niż ludzi. Kościół rzymskokatolicki odmawia Pismu Świętemu autorytetu przewodnika wiary. W tym wypadku zakwestionować musi również naukę Zbawiciela, ponieważ Chrystus nie tylko sam czytał święte księgi, zalecając je innym, lecz także uważał je za jedyną podstawę swoich nauk. Pismo Święte było dla niego wystarczającym źródłem boskiego objawienia. Prawda ta przebija z ostatnich słów wypowiedzianych do uczniów przed niebowstąpieniem. A potem, poczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, tłumaczył im, co odnosiło się w całym piśmie do jego osoby. Potem rzekł do nich: oto jest to, co wam mówiłem, przebywając jeszcze z wami. Potrzeba, aby się spełniło wszystko, co jest napisane o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Chrystus Pan nie znał poza natchnionym słowem innych źródeł wiary. Z tradycją nie sympatyzował i nie miał z nią nic wspólnego. Czy nie należałoby iść jego śladami? Księga Ksiąg. W przeciwieństwie do tradycji, Pismo Święte zajmuje pozycję niepowtarzalną. Jakże głęboki sens zdaje się zawierać wypowiedź księdza Rzeszowskiego, profesora seminarium duchownego we Włocławku, który przedstawił Pismo Święte w słowach właściwej oceny. Pismo Święte jako księga wiekuistą i uniwersalną. Duch Święty pisał ją dla wszystkich wieków i pokoleń, a więc i dla naszego czasu. Dlatego jest księgą zawsze aktualną i życiową. Świat dzisiejszy potrzebuje myśli wielkich. Znajdzie je w Piśmie Świętym, w tej skarbnicy myśli. Właściwym źródłem Słowa Bożego jest Pismo Święte. W Piśmie Świętym jesteśmy u samego źródła prawdy Bożej. W niejednej bibliotece domowej są może książki różnych autorów, ale nie zawsze jest ta księga nad księgami, wobec których cieniem jest każde ludzkie słowo. Pismo Święte łączy człowieka z Bogiem, stanowi niewzruszony fundament zbawienia. Jest jedynie niewiarygodnym źródłem Bożego objawienia, rozpoczętego u kolebki rodzaju ludzkiego, a zakończonego śmiercią ostatniego apostoła.
Za jego pośrednictwem Pan Bóg odkrył przed ludzkością prawdy tajemnic swojego królestwa. Bez natchnionego słowa nikt nie mógłby poznać woli przedwiecznego. Pismo Święte przetrwało ataki pogaństwa, racjonalizmu, sceptycyzmu i niewiary. Wśród ogólnego kryzysu ducha i rozchwianych kryteriów moralnych Pismo Święte jest niezachwianą ostoją. Jego święte karty głoszą poselstwo łaski i nadal dla zmęczonego człowieka XX wieku. Biblia jest księgą prawdy, pozbawioną jakiegokolwiek błędu. Księgi Święte, pisze ksiądz profesor Jakubiec, choć tak bardzo ludzkie, w sposobie ujmowania myśli Bożych mają jeden ważny przywilej. Są wolne od jakiegokolwiek błędu. Jest to prosty wniosek wypływający z samej istoty natchnienia. Pismo Święte nie może więc zawierać błędu i to nie tylko gdy chodzi o treść religijną czy moralną, ale również w zakresie informacji z jakiejkolwiek dziedziny, na przykład przyrody czy historii, mimo że autorzy natchnieni żyli w bardzo odległych czasach. Jest wspaniałą księgą. W Deuteronium znajduje się uroczyste napomnienie dotyczące ważności Słowa Bożego i potrzeby ustawicznego badania Go. I będą te słowa, które ja dziś przekazuję Tobie w sercu Twoim i będziesz je powiadał synom Twoim, będziesz o nich rozmyślał siedząc w domu Twoim i idąc drogą, śpiąc i wstając, i przywiążesz je jako znak do ręki Twojej i będą i ruszać się będą między oczami Twymi i napiszesz je na podwoju i na drzwiach domu Twego. Błogosławiony człowiek, który obiera boskie słowo za drogowskaz życia. Religijna sytuacja współczesnego świata jest alarmująca. Zakwestionowanie powagi Pisma Świętego jako jedynego autorytetu wiary, wysunięcie na czoło tradycji, jak również modny racjonalizm teologów doprowadziły do podważenia szacunku wobec Biblii, w konsekwencji do wzrostu bezprawia i zła. Religijność przybrała formę nominalną. Nowoczesny stosunek do Pisma Świętego, negujący prawdziwość zawartych w nim opisów, wyrył głębokie piętno na umysłowości dzisiejszego chrześcijanina. Wiedza o Jezusie i boskim planie zbawienia objawionym w Biblii winny się stać źródłem odnowy życia ludzi epoki atomu. Prawdy Słowa Bożego są bardziej aktualne w czasach obecnych niż kiedykolwiek przedtem. Reprezentują idee wieczne i nieprzeminające. Życie ludzkie, gdy opromieni je piękno osobowości Chrystusa, nabiera wyrazu i sensu. Zasady czystego chrystianizmu, obejmujące najwyższe ideały religijnej prawdy i życia społecznego, głoszone przez Chrystusa, staną się wówczas udziałem Jego naśladowców, nie pozostając bez szlachetnego wpływu na otoczenie. Doskonały wzór. Syn Boży zawsze wywyższał Biblię. Chwila duchowej walki była jego ostoją i orężem. Już na wstępie swej działalności stoczył śmiertelny bój, a odniesione zwycięstwo zawdzięczał niezachwianej wierze w wpisane Słowo Boże. O doświadczeniu tym czytamy w Ewangelii apostoła Jana. Pełen Ducha Świętego opuścił Jezus brzeg Jordanu i Duch zawiódł Go na pustynię. Tam przebywał 40 dni kuszony przez szatana. Nie jadł nic w owe dni, a po ich upływie poczuł głód, gdy szatan rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz do tego kamienia, aby stał się chlebem. A Jezus odparł mu: napisano jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co Bóg zasądził. Człowiek jako istota duchowo-cielesna nie może żyć wyłącznie chlebem. Potrzebna jest strawa duchowa. Z kolei, czy są w stanie zastąpić idee ludzkie, ideały boskie? Te ostatnie zawierają elementy życiodajne, dające człowiekowi zdolność do należytej oceny wszystkich wartości i określania ich wedle właściwej im proporcji i z należytej perspektywy. Jakże może słaba istota ludzka podjąć bój z niewidzialnym wrogiem szatanem, nie będąc uzbrojona w miecz ducha? To jest Słowo Boże. Szatan zna słabości ludzkiej, możliwości swej potęgi, lecz wie, że miecz ducha stanowi zwycięską broń naśladowców Chrystusa.
Dlatego gniew jego zwraca się przeciwko świętemu słowu i zmierza do podważania zaufania ludzi do najpierw w nich zawartych. Gdy szatan przedstawił Synowi Bożemu powaby świata, jego bogactwa i rozkosze, otrzymał odpowiedź. Napisano: Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu służyć będziesz. Chrystus znowu posłużył się Słowem Bożym. Demoniczny atak został odparty. Szatan postanowił wówczas zmienić taktykę i posłużył się Pismem Świętym w celu zwiedzenia Chrystusa. Jest to zdarzenie bardzo interesujące z punktu widzenia strategii księcia ciemności w jego zwodniczym dziele. W Ewangelii czytamy: Potem zaprowadził go do Jeruzalem, podstawił na ganku świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół, napisano bowiem, aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli, a oni na rękach cię poniosą, żebyś nie zranił swojej nogi o kamień. Szatan powołał się na Pisma Święte, lecz nie uznał całej zawartej w nim prawdy. Biblijny atak szatana był ciężkim doświadczeniem dla Jezusa, który niebawem rozpoznał podstęp. O ile wierzył bezwzględnie słowa zawarte w Piśmie Świętym, o tyle nie był zainteresowany połowiczną prawdą, o tyle przedstawioną przez swego przeciwnika. Gruntowna znajomość natchnionej prawdy uchroniła Jezusa od porażki i zapewniła mu zwycięstwo. Jezus odrzekł: Powiedziano, nie będziesz kusił Pana Twego. Postępowanie Chrystusa stanowi wzór zasługujący na uznanie. Wyznawcy Jezusa winni kroczyć Jego śladami i postępować tak, jak On postępował. Nie wystarczy wysoko ocenić Pismo Święte jako natchnione Słowo Boże, a mimo to uważać żywą tradycję za główne i pierwszorzędne źródło wiary, lecz ufać temu Słowu bezwzględnie i całkowicie, obierając za nauczyciela życia. Fundamentem wiary powinno być całe Pismo Święte, a nie poszczególne części lub wyjątki. Współczesny sukces księcia ciemności polega nie tylko na pozbawieniu wielu ludzi wiary w Boga jako wiekuistego bytu, lecz także na doprowadzeniu Kościoła katolickiego, a z nim niektórych kościołów chrześcijańskich, do stanu, w którym Biblia przestała być najwyższą regułą prawdy. Błąd przybiera niekiedy postać prawdy naukowej i zdobywa autorytet społeczny. O wiele większe niebezpieczeństwo przedstawia, gdy występuje w splendorze świętości i w blasku służby Bożej. Odróżnienie dobra od zła staje się wówczas trudniejsze, lecz Słowo Boże ułatwia rozpoznanie i zwycięstwo. W Jego świetle wszystkie idee i opinie występują w kształtach właściwych. Dzisiaj Pismo Święte dostępne jest dla wszystkich ludzi, a wpływ Jego i powaga ustawicznie wzrastają. Chociaż sukces mocy ciemności jest niewątpliwy, w większym jeszcze stopniu uwidacznia się sukces sił Boga. Zapoczątkowany humanizmem i reformacją protestancką, renesans autorytetu Biblii trwa nadal i zatacza coraz szersze kręgi. Dzięki odkryciom archeologicznym i poważnym studiom biblistycznym starożytność, autentyczność i wiarygodność tej świętej księgi została raz jeszcze potwierdzona w sposób stanowczy. Tłumaczone na tysiące języków świata i rozpowszechnianie w milionach nakładach dociera do najdalszych zakątków świata. Nawet Kościół rzymskokatolicki, mimo dalszemu hołdowaniu tradycji jako głównemu i pierwszorzędnemu źródłu wiary, nie może już zabraniać z taką bezwzględnością i tak kategorycznie jak w niedalekiej jeszcze przeszłości czytania go. Słowo Boże przestaje być księgą poniżaną i wzgardzaną. Należy pamiętać, że protektorem Pisma Świętego jest wieczny i niezmienny Bóg. Dlatego Pismo Święte, nie tradycja, winno być fundamentem wiary prawdziwego chrześcijanina. Dziękuję.